Dzień dobry, witamy Was dzisiaj z niecodziennego miejsca, czyli z lotniska. Cześć Małż. Lecimy, tak, na sam ten dzień lecimy dzisiaj na wakacje i lecimy, uwaga, uwaga, gdzie? Do Turcji. Nic nowego. Nie wyglądam wyjściowo, ale co, jest nad ranem, o drugiej w nocy wyjechaliśmy z domu. I na tą chwilę idziemy już do swojego gate'u, także będę Wam pokazywać na bieżąco, co się dzieje. Zjemy sobie śniadankę, ja mówię, nie wyjściowo wyglądam, ale no... Co? Już jest kolejka? O Jezus, te ludzie to są po prostu jakieś, nie wiem, niereformowalne, jakby miejsca w tym samolocie miało na nich zabraknąć. No nic. Idziemy na nasz samolot, będę się z Wami kontaktować później, będę Wam wszystko relacjonować, nagrywać, także zapraszam Was na nową serię, która będzie serią pamiętników z wakacji, czyli Turcja. Nasze lotniskowe śniadanie. Drogie jak zaraza, ale trudno. Trzeba coś zjeść. Idziemy, słuchajcie. Idziemy do samolotu, ja się wreszcie tam położę i trochę prześpię, co nie, bo my jesteśmy po prostu wykończeni po całej praktycznie nocy nieprzespanej, słuchajcie. Więc taki jest urok czasem podróżowania. Także pokażę Wam. Takim korytarzem idziemy. Akurat nam tego, ten rękaw podstawili, więc nie musimy jechać żadnym busem czy tym minibusem. I takim sobie idziemy i od razu wsiadamy z tego do samolotu, słuchajcie. O, patrzcie. Pięknie. Ale jak tu zimno się robi. Już nie mogę się doczekać, jak poczuję to ciepełko. Czekamy na bagaże i co? I będziemy się kierować do autobusu, który nas zawiezie do naszego hotelu. Tak to wygląda. To się nazywa tutaj transfer. Tak. Czy to opowiedzieć wszystkim, jak to wygląda? I co? I czekamy na bagaże. No i kierujemy się w stronę autobusu, który nas już zawiezie prosto do Alanya.
polemki, kochane. Moje polemki, kochane. Ja normalnie płakać mi się chce. No i jesteśmy! Meldujemy się z trasy. Powiem wam tak, na lotnisku za dużo mi się nie udało nagrać, bo po prostu no i zmęczenie dało się we znaki i w ogóle to, że no wszystko tak szybko, bagażu długo nie było, żeśmy bardzo długo czekali, ale już jesteśmy w trasie, mamy teraz 15-minutowy postój w naszej podróży autobusem do Alani. Tam stoją autobusy nasze i zobaczcie, jak tu jest pięknie. A jak jest ciepło! Ja pierdziele. Aż dziwnie, no tak, ciepła w bluzie, no to co mam z tą bluzą zrobić? No, nie będę jej nosić. Nie wygląda zbyt wyjściowo. Niestety. No ale takie życie, jak się nie przespało praktycznie całej nocy, wczoraj cały dzień, wiesz, w robocie, więc ciężko. Nie wiem, czy mnie będzie słychać, bo tutaj jest w ogóle trasa, autobusy i w ogóle wszystko. Więc tak, no jesteśmy w trasie za jakieś może 2 godziny powinniśmy być w hotelu, także odezwę się do was później, ale już witam się z wami z Turcji! Dotarliśmy do pokoju. Teraz mamy room tour. Tu jest łazienka. Hello. A to jestem ja. Nie mam się. Powiem wam, że po prostu chyba już nie na moje zdrowie. Takie wyprawy. Co? Ostatni raz. Nie, no nie ostatni raz, ale takie, że nie śpię całą praktycznie dobę. No mamy lustereczko, tu wejście, pokoik mamy mały, ale ładny. Duże łóżeczko, fotelik, telewizorek. Tutaj nawet kawka, jakaś herbatka. No i mamy balkon. Najważniejsza rzecz, pierwsze w tym roku. Kitki! Cześć kochane! Cześć śliczności, zobacz jakie one są piękne. Po prostu cudne są te kitki. Ukłane, tu są 3, tam jest jeszcze jeden. Tu śpi taki mały czarny, po prostu boskie są. Cześć! Słuchajcie, jesteśmy nad morzem, zobaczcie. Robimy powitanie z morzem, prawda? Tak. I ogólnie to jest bardzo fajnie, patrzę. Powiem wam, że no ciepło przede wszystkim. Tu się wita zachód słońca, już troszkę to słońce zachodzi. Ale jeszcze jest ok, jest bardzo ciepło, fajnie. Dzisiaj trochę nie mamy siły po tym całym tej podróży w ogóle, po tym całym dniu. To tak, no ciężko nam jest dzisiaj, ale spacerujemy sobie pomalutku tutaj w naszych okolicach, w naszej dzielnicy. Przeszliśmy nad morze, trochę posiedzieliśmy sobie na ławeczce. I tak sobie organizujemy dzisiejszy wieczór. Potem zjemy sobie kolację, odpoczniemy, wyśpimy się, no i chyba po prostu tak dzisiaj spędzimy dzień. A później no zobaczymy, co będziemy robić jutro, czy jutro pójdziemy do miasta, do centrum Alani, czy gdzieś się wybierzemy, czy po prostu pochillujemy na plaży, zobaczymy. W każdym razie się jest pięknie.
cieszę, że nasza kolacja tutaj, turecka. Ja oczywiście nie bardzo mam co jeść, bo tak trochę coś tu bez mięsa nie ma, ale no, frytki, warzywa, takie tam rzeczy, zaraz wam pokażę. To jest moje jedzonko, a tam jest małża. A co ty masz? Jakieś mięso, no nie? Coś? Oczywiście słodycze. I winko. Dzisiaj mamy uroczystą kolację, tak? Z okazji przyjazdu. Więc smacznego. Cześć. Jestem małż. Jeżdżę ze swoją żoną na wakacje, bo muszę. Pozdrawiam wszystkich.